sponsorem dzisiejszego odcinka jest GBS, czyli producent najmocniejszej kawy na rynku i podobno w Dino są jakieś nowe smaki. Chodźcie zobaczyć. To jest jakiś Christmas Edition o smaku szarlotki. Ty lubisz szarloteczkę? Uwielbiam. Też lubię. O smaku sernika z brzoskwinią i o smaku piernika. Ja bym spróbował ten sernik z brzoskwinią. Serniczek? No. Czy szarloteczkę? Sernik. My bierzemy sernik na testa, a was zapraszam do sklepów Dino, żebyście sobie kupili, bo to jest świąteczna edycja. Później już tego nie będzie. Ta kawa ma, słuchajcie, 5 razy więcej kofeiny niż normalna kawa. Czuć tą brzoskwinię, rzeczywiście. Mi na pewno piernik, myślę, żeby bardziej podszedł, bo on pewnie ma takie nuty czekoladowe. Ja lubię te kawy czekoladowe, tak samo frappę słony karmel od nich piłem całe lato. Wbijajcie do Dino po nowe świąteczne smaki GBS, a są 3, coś sobie wybierzecie. No i witam was, proszę państwa, na ostatnim odcinku jarmarkowym. Dzisiaj jesteśmy w stolicy, nadajemy prosto ze Starego Miasta, z jarmarku, który już widzicie za mną. Byliśmy tutaj rok temu. Ciekawostka jest taka, że to właśnie rok temu ten film stąd zapoczątkował ciebie na moim kanale. Zadzwoniłem do ciebie, nie wiem czy pamiętasz, spytałem, nagrasz mnie? Powiedziałeś, nagram cię. No i tak to się kręci. Festiwal drożyzny w Warszawie dzisiaj po prostu, no co? No mam nadzieję, że tak nie będzie, ale ogólnie jarmarki, które zwiedziliśmy ich chyba 9 albo 8, już nie pamiętam, pokazały, że raczej nie warto w ogóle na nie przychodzić, no chyba, że na spacer ze swoim prowiantem, to bym polecił. Reszta? Średnio. Dobra, zapraszam na wielki finał. Widzę pierwsze stoisko z serkami, wjeżdżamy od razu. Poprosiłbym 2 sztuki z żurawiną. Pierwsze, co wrzucamy dzisiaj na ząbek, jest to appetizer w formie oscypka bądź serka. Prawdopodobnie serka, bo to chyba bez certyfikatu. 8 zł, czyli ta górna półka i właśnie tego się obawiam, że w Warszawie będzie najdrożej. Jak będzie dalej, zobaczymy. No oscypek, raczej ta wyższa półka cenowa. 8 zł płaciliśmy najwięcej do tej pory i to był chyba Wrocław. To ta żurawina jest takiego koloru, po prostu taki dżemor, jakby taka gotowa emulsja, wiesz co chodzi. Taka, nie przypomina to żurawiny 100% owoc, jaką zwykle sobie kupuję, będąc w Zakopanem na wakacjach. Ale Guma. Nie dal, sorry. To był błąd. Wrzuciłem całego. Nie dal, że go zjesz. Nie mogę przymierzyć całego. A scenkę założyłeś? Tak. Uważaj, bo ten klej do protestu już był przeterminowany. To żeby ci się nie odkleiło nic. Nie jest to w połowie nawet masakra, najgorszy oscypek. Tak sztuczny, tak jak jeszcze, no nie do pogryzienia w ogóle. Jakby był z jakiegoś tworzywa. Mega kicha. No zrobione najtańszym kosztem po prostu, żeby to popchnąć, żeby zarobić. Nie pole... O kurwa, ta żurawina to jak truskawka. Dzień dobry, proszę państwa. Przeczytałem kilka komentarzy. Założyłem inną kurtkę, żeby nie pobrudzić tej białej. A szkoda, bo to byłby legendarny moment. Jezus. Ja planowałem cię parsnąć barszczem na tą twoją kurtkę białą. Najtwardszy z tych, które jedliśmy do tej pory. Nie chcę, ale muszę się z tobą zgodzić, no. Zdecydowanie najgorszy. Jest tak twardy, że aż nieprzyjemnie się go gryzie. Dzień dobry, poproszę zapiekankę zwykłą, najzwyklejszą, standardową. Tutaj są dodatki do wyboru jakieś w cenie, do tej zapiekanki za 25 zł, ale czy my chcemy dodatki? Ja bym się skupił na samej zapiekance. Klasyka, nie? Uh-huh. Powiem wam, że wyglądała na dużo większą tak przed upieczeniu, trochę się nam w piecu tutaj skurczyła. 25 zł kosztuje taka wersja najprostsza i do tej wersji możecie sobie wybrać dodatki warzywne, jakie tylko chcecie. Te, które widzicie teraz, bo chyba je nagrałeś, prawda? Tak jest. Super. No nie wypada to jakoś mega źle w sumie. W Krakowie płaciłem 30 chyba 7 za tą zapiekankę ostatnią. Jest całkiem spora, to jest taka no prawie jak podwójna w Lucy, nie? Smaczna jest nawet. Dużo pieczarek, dużo sera i co do tych pieczarek widać, że to są normalne, świeże pieczarki, a nie jakaś emulsja gotowa, pieczary z kubła, których nienawidzimy. Jest naprawdę smaczna, jest soczysta, jest chrupiąca. Wiadomo, że to nie jest normalna cena, ale i tak nie jest jakoś tak przegięta. No, pokazywały nam inne miasta, że można przegiąć. Całkiem nieźle. Te bułki na świeżo są naprawdę bardzo duże, a po upieczeniu one się kurczą. Bardzo intensywny smak pieczarek właśnie, czuć, że to są świeże pieczarki. Ketchup nie jest przezroczysty, rzeczywiście czuć, że jest on tutaj pomidorowy. Bardzo fajna zapiekanka i mimo tego, że one leżą już przygotowane i czekają tylko na włożenie do pieca, to nie jest wyschnięta ta bułka. Sporo już przeżyliśmy na tych wszystkich jarmarkach do tej pory i taka zapiekanka za 25 zł nie jest jakimś szokiem. Wiadomo, że kosztuje drożej niż normalnie, niż nie na jarmarku, ale przynajmniej jest naprawdę smaczna. Jesteśmy teraz pod stoiskiem z owocami w czekoladzie, stary. I ile kosztowała ta truskawka? Kawę w Wrocławiu. 20 chyba. Na pewno 20, nie? Dwójka była z przodu na 100%. Tak jest. Tutaj się wyświetli. Widzę, że tu jest za 18, stary. Uła. Warszawa taniej niż Wrocław?
Kontrowersyjnie. Sprawdźmy ją. Ty, albo oni specjalnie tak zrobili, stary. Obniżyli ceny, bo wiedzieli, że Warszawa będzie ostatnia jakby w naszych filmach. Znaczy nie wiem, czy mamy aż taką no, rozpoznawalność jakoś tam mamy, ale wiesz. Dobre ceny macie. Dobre? No to rzadka opinia. Ty, no jabłko tu nawet 13 kosztuje. Uła. No, to jest to samo, co we Wrocławiu. Tam była dobra, tu też jest dobra, tu jest tańsza, więc... Bo ja mam pewną teorię. O czym? W zapiekankach była przekreślona z wyższej na niższą. Tak. Tam było 30, a naklejone było 2,5. Więc mogli rzeczywiście, wiedząc o tym, troszkę... Tam było 30 za zwyklaka. A nigdy się tak nie dzieje, że ceny idą w dół nagle. Może być przekreślona i może być wyższa. Myślisz, że mieliśmy wpływ na to? Myślę, że na pewno. Skoro mają jakieś grupki, na których informacje latają, że będziemy albo nie będziemy, albo że już w ogóle byliśmy. No szok, że w Warszawie jest taniej. Pozytywnie jak na razie. Bardzo fajna, ta mi się w ogóle wydaje taka bardziej świeża. Mhm. Tamta była taka lekko rozmiękczona. Tak mniej jakiegoś takiego syropu jakby miała, nie? Mhm. Bardziej naturalna tak się jest. Wydaje być. No ale to pewnie jest to samo, tylko tamta może leżała chwilę dłużej, wiesz. Kurde, znowu się z tobą zgadzam. Kurde, no niebywałe. Dobra, ty Pajdina tu jest chyba, nie? Jest. Wjeżdżamy. Ale spróbujmy. Co, też będzie tańsza? Ja coś czuję, tu jakiś spisek. Ale no fajnie, jeśli mieliśmy wpływ na to, że ludzie mają płacić mniej, no to zajebiście. Tu jest pajda za 20 zł, co też jest dosyć miłym zaskoczeniem, tylko nie wiem, czy ona w składzie ma ogórka. Jest jeszcze do wyboru jakaś pajda full wypas za 30 zł. Przypominam, że full wypas pajda w Krakowie 50 czy 60 nawet? Ty, ja mam inną teorię tutaj, zobacz. O kur... No nie gadaj. Chyba tak. Nie gadaj. Chyba tak. Ludzie, kochani, tutaj ogórki, cebulkę prażoną i szczypiorek nakładacie sobie sami, ile chcecie. Coś mi tu śmierdzi, ale dobra. Poproszę pajdę ze smalcem jedną. U was te dodatki samemu się nakłada? Niesamowite, nigdzie tak nie ma. Kartą poproszę. Dobra, to się obsłużymy. Czeka. Pamiętasz, ile kosztował ogórek? Zazwyczaj 8 złotych. Tak jest. No nie będę też tutaj jakiegoś buraka teraz, że se nałożę nie wiadomo ile. Tak nałożę normalnie, nie? Ogórecek dobry, daj go tam. Ty jeszcze? No tak, żeby była dobrze pokryta tym ogóreczkiem. Chusteczki, człowieku, za darmo. Biorę. Kurde, no słuchajcie, niebywałe rzeczy się tu dzieją na tym jarmarku. Dodatki, ogórek za darmo? Dla każdego? Pajda za 20 zł. To nie jest wcale najwyższa cena, jaką płaciliśmy za to danie. Toruń była najtańsza, bo chyba była za 15. Pamiętasz, to taka z wystawki, z ekspozycji. Uh-huh. Ta pajda jest całkiem pokaźnych rozmiarów. No nie jest to jakiś gigant, ale też nie jest maluchem. W smalcu jest dosyć konkretnie, przynajmniej tak to wygląda. Ciekawy jestem, jak ten chlebek. No chleb jest beznadziejny akurat, no. Jest po prostu czerstwy. Suchy. I tak naprawdę nie wiemy nadal, czy to jest przez mróz, czy to jest przez to, że sprzedają nieświeży chleb. Tego się chyba nie dowiemy. No, trzeba było po prostu na mróz wystawić świeży chleb na jeden dzień, zobaczyć. Jestem naprawdę pod wrażeniem tych ogórków, bo za dwa razy mniej ogórka na pajdzie czasami płaciliśmy 8 zł za ten dodatek. To jest w ogóle chore. Jak ten smalec. Warszawa ma gest? Według mnie typowy sklepowy smalec, niby jest dużo tych skwarek, ale jakoś to w ogóle nie oddaje smaku. Tak naprawdę chyba na każdym jarmarku nie spotkaliśmy jeszcze takiego naprawdę świeżego chleba. Ale to jest też przez to, że znowuż ta pajda tutaj na nas czekała. Ja nie wiem, czemu nie można byłoby robić takiej pajdy na świeżo? Przecież posmarowanie chleba to jest sekunda. Jakbyś go na przykład z takiego wielkiego bochenka ukroił i posmarował, podejrzewam, że smak byłby dużo lepszy. Szczególnie, że kolejek jakiegoś super ruchu nie ma, nie? Mhm. Deszcz pada, w ogóle słaby dzień trafiliśmy mega. Strasznie ciężko się je ten chleb. On tak zapycha. Fajnie jakby ten chleb był podpieczony tutaj wcześniej i dopiero później posmarowany tym smalcem. Taka raczej średnia półeczka. Idziemy szukać dalej, a ty drogi widzu, jeśli nadal nie subskrybujesz tego kanału, no to fajnie by było to zmienić. Oczywiście jeśli seria świąteczna, jarmarkowy content ci się podoba, możesz również rzucić łapeczkę w górę, myślę, że nie zaszkodzi. A nawet może pomoże. Tutaj znowu sporo takiego dziadostwa, czyli tak naprawdę skarpety, szaliki, kapcie, jakieś czapki, bombki znowu na choinkę. Coś mało tego żarcia tutaj tej. A. Dobra, są naleśniki i są gofry. A ja bym coś na słono jeszcze zjadł. Nie ma grilla? Nikogo nie ma. Ty, ale jedna rurka kosztuje 4 zł. To tyle co na Wolskiej. Taniej. A, na Wolskiej 4,50 nawet. Mhm. Nie wiem, o co tu chodzi. To jest jak na razie dosyć tanio, jak na jarmarki polskie. Nie stójmy tu, bo pada deszcz, nie ma nikogo. Wrócimy się za chwilę. Zobaczmy, co jest dalej. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to za pierogi? Z mięskiem, kapusta, grzyby i ruskie. Poproszę kapusta, grzyby. A jak to jest? Na sztukę 4.
Jedna 4 zł, no to poprosimy 4 sztuki. Pani tu jeszcze ma krewetki nawet w cieście. Nie no, zostaniemy w klimacie świątecznym chyba. Mamy tutaj pierożki, 4 zł za sztukę. Nie jest to tak chora cena jak u na przykład Gesslerowej. Ale o tym w odcinku jutro. Dzisiaj też nie będziemy sprawdzać tego stoiska u Fukiera Magdy Gessler na jarmarku, bo robiliśmy to rok temu. Zresztą na jutro przygotowałem specjalny, mi się wydaje, taki naprawdę specjalny odcinek świąteczny. Jutro albo pojutrze, nie wiem czy w Wigilię tego nie puścić. Zobaczymy. Fajnie przyrządzone, bo pani to smaży na bieżąco na patelce, wam to podgrzewa, przysmaża, więc jest spoko. Nie ma tutaj frytury jakiejś dziwnej, która nie pasuje w ogóle do pierogów moim zdaniem, polskich. Podobno robią je sami. Całkiem, kurde, niezłe. Mocno pieprzny jest ten farsz, będzie ci smakował. Jedne z lepszych jarmarkowych, uważam. Te w Łodzi były też całkiem niezłe i one kosztowały 15 zł za chyba 14 pierogów, jak dobrze pamiętam. Odcinek wstecz. Wiadomo, że tu tanio nie będzie nigdzie, bo to jarmark i jest jak jest. Ale jak za tą ceną idzie smak, to jestem tak w połowie zadowolony. I tu jestem w połowie zadowolony. Udane pierogi. To jest coś takiego, że jak turysta to złapie, to ma naprawdę dobry taki, wiesz, zalążek, bym powiedział. Tego co my czujemy, wiesz. A jak ten barszczyk, bo tu jest miłe zaskoczenie, 8 zł, klasyczny jarmarkowy, taki bym powiedział trochę kartonowy, ale jakiś taki pieprzny bardziej, może coś tu dosypali, wiesz. Podkręcony smaczek. Coś tu jest podkręcone, no. Barszcz smaczny, ja też nie jestem koneserem, smakuje mi po prostu. To jest najtańszy barszcz w Warszawie. Wiacysko! Ach kurde, miałem taką ochotę na niego. Rzuci nam pani jeszcze dwa, bo nam upadły. Super. Zamówiłem ci, nie płacz, już nie płacz. Nic mi nie upadło, to przestań, wiatr był. Przestań, to przestań, był wiatr. Przestań. Ale przynajmniej w tej przerwie, w oczekiwaniu na te pierożki, napiję się barszczu. Barszczyk naprawdę mi smakuje, jak za 8 zeta, bardzo fajna popitka do pierożka. Delikatne ciasto, nie stawia oporów pod zębem, no przyjemnie. Wydaje mi się, że taki pierożek i taki kubeczek barszczu to kompozycja idealna. Idziemy dalej. Ej, hola, hola, stój może. Bo tutaj widzę odsypki i może tutaj się poprawią. Może nie będzie tak źle. Może warto byłoby tutaj spróbować. Widzę, że cena jest podobna, także spróbujmy jak tutaj wypadną te odsypeczki. Jednego na pół sobie weźmy, nie przeginajmy, bo podejrzewam, że jeszcze coś zjemy. Więc jeden na pół. No jak zarządziłeś, to zróbmy to. Dzień dobry. No poproszę jednego. Taki duży u pani. Ile on kosztuje? Dla pana gratis. Nie, no nie mogę. Ale gratis. Ja mogę. A jak będzie niedobry, to co wtedy? Ale ja gwarantuję, że jest dobry. A normalnie ile kosztuje? 15 zł. 15. Okay. A, bo mały jest... Okej. Ale mały jest za 8, tak? Tylko, że go nie ma. Tak, nie mam. Gruję mały u siebie. No dobra. To dziękujemy bardzo. Dostaliśmy gratis. Dziękujemy pięknie. Raczej wieczoru już trzeba życzyć, bo jest późno, wiesz? Ale po co się mądralujesz? Żeby ci tylko nie wypadł. 15 polskich złotych. Bo to jest ten niby większy, to tak? To jest ten większy. U pani też można kupić za 8 i w tym pierwszym stoisku też były te duże za 15, ale wzięliśmy dwa małe po 8 po prostu. No ten zobacz, wygląda od razu lepiej, no jest taki... Widzicie to, no sereczek jest rozpuszczony. No pokaż jak on smakuje. No pokażę ci zaraz. Pani była mocno pewna swojego produktu. No to i to i co? Tak? Dobry, a to? Po prostu jest lepiej zrobiony. Tamten smakował jakby leżał z 3 godziny na tym grillu. Po prostu się wysuszył, zrobił się plastikowy. No ale 15 zł. No pani była miła, dała nam gratis. Po prostu zależy jak traficie. Jak komuś się nie chce tego dobrze zrobić, to tego dobrze nie zrobi. No można to zrobić albo dobrze, albo niedobrze. Żurawina nadal jest beznadziejna, uważam. Mocne słowa jak na 12-latka, ale no... Tak uważam, no Mazia. Ja ci powiem, że ostatnimi czasy bardzo dużo jem żurawinę, bo kupiłem sobie w markecie cały słoiczek. 100% żurawina, taki wiesz, lekko zażelowana. Zobaczmy. Zdecydowanie lepszy, no bo jest taki mięciutki. Ale czy bym oscypka za 15 zł kupił? No dobra, zakręcona frytka. I tutaj kosztuje 20 zł, a w Łodzi chyba 15 kosztował, z tego co pamiętam. A pamiętam. No z tym to lekko tutaj przygieli, powiedziałbym. No bo 20 zł za jednego ziemniaka? 15 zł za jednego ziemniaka. 10 zł za jednego ziemniaka, to jest dużo. Ziemniaczek. Siemanka. Siema. Uła. To dzieło sztuki. Tu jakaś afera była, ktoś zamówił sobie, pani mu daje, a mu... jak ja to opowiadam. Ja to czasami gadam jak ta Baśka z klatki B, nie? Aha. Kojarzysz Baśkę Vlog? Ja gadam tak jak ona czasami. Pani mu daje tego ziemniaka temu klientowi, on mówi, no jakiś mały, no możemy przerobić taki ziemniak niestety.
Także uważajcie, jaką posypę bierzemy. Green onion, kebab weźmy. Dobra. Kebab? No. To będzie z kebabem dla nas jeden, dobra? Dobra, jeszcze dodam trochę soli. Dobra. Podszedł do nas widz jeszcze w międzyczasie. Czekamy na ziemniaczkę oczywiście zakręconego. Tutaj najlepsza szama jest. Cieburek. Z wołowiną, z jagnięciną, z kurczakiem. Z żółtym serem. No żółty ser byłby fajny, bo to się tak będzie ciągnęło, jak się roztopi. No ale może tego mięsa, bo z samym serem to... No dobra, to może wołowe. Wołowe, nie? Ja jednego z wołowy na mnie poprosił. Robota ręczna, zobacz jak pan to tak, kręci. To jest handmade. Zobacz jak to się tu kręci. Odebrałem chipsa. A ja film rzucałem właśnie. 20 zł zakręconego ziemniaka, no to jest gruba, gruba przesada, nie ukrywajmy. Jakie tu mamy w końcu przyprawy? Kebab, cebulka, mix. Cebulka jest tutaj, a od dołu jest gdzieś kebab. To jest tak 50-50 posypane. To się w ogóle nie nadaje w zimę do sprzedawania. Odebrałeś to sekundę temu. Jest zimny cały, nie? Smakuje tak samo jak wszędzie. Jak chipsy smakuje, tylko takie lepsze, bo to ziemniak. Wszyscy czekali tak naprawdę na to, aż pierwszy się wypowiem na temat jakiejkolwiek potrawy tutaj na kanale. Tych, którzy nie wiedzą, zapraszam również do mnie na kanał, no bo tam zazwyczaj wypowiadam się jako pierwszy. Czasami się zgadzamy, czasami nie. Różnie bywa. Cieburek z wołowiną. Pamiętam, że pierwszego czebureka w życiu jedliśmy nad morzem. Powiem wam, że ten czeburek jest naprawdę całkiem niezły. To ciasto jest tak przede wszystkim cienko rozwałkowane. Naprawdę smaczne to mięsko tutaj. To ciasto jest bardzo cieniutkie. Mięsa też nie ma jakoś dużo. Za 25 zł mogłoby być troszkę go więcej, ale uważam, że to jest naprawdę bardzo dobre. Jedyne, co tutaj mnie razi, to cena. Ponieważ to nie jest jakieś duże, no a kosztuje 25 zł. Ja się wypowiedziałem, nie ma go nigdzie tutaj w okolicy, więc zobaczymy, co on powie na ten temat. Chociaż obawiam się, że jak przyjdzie, to może to być już delikatnie zimne. A na ciepło jest to naprawdę bardzo smaczne. I rzeczywiście widz, który do nas podszedł i powiedział, że jak chcecie zjeść coś dobrego, to koniecznie tutaj. Zgadzam się z tym. Na razie jest to naprawdę bardzo wysoko. Smakuje mi to. Niestety zła wiadomość jest taka, że ja już to kończę, więc jak on przyjdzie, będziemy musieli zamówić raczej drugiego, jeśli będzie chciał tego spróbować, a podejrzewam, że na pewno będzie chciał. No naprawdę, tak mi to smakuje, że nie mogę się oprzeć. Ta wołowina jest naprawdę bardzo soczysta, smakowite. Także wychodzi na to, że go naciągnąłem na czebureka, no bo tego, którego dał mi do popilnowania, zjadłem. Polecam. Mamy mały problem. Co się stało? Zjadłem. Zjadłeś całego? Całego. I co, dałeś recenzję? Dałem recenzję. Zrobiłem to głównie dlatego, no bo widz cały czas uważa, że ja mówię to samo co ty. Ja dałem zupełnie teraz swoją recenzję, kiedy nie było cię obok. No i zobaczymy, co ty teraz powiesz. Dobra, czyli co, po prostu ja swoją recenzję nagrywam, tak? Tak jest. No to słuchajcie, mamy tutaj czebureka, wybraliśmy wariant z wołowiną za 25 zł. Od razu to, co mogę powiedzieć, jest to dużo mniejszy czeburek od najlepszego czebureka, którego jedliśmy, który był w jarstarni. Pod palcem już czuć, że jest delikatny, że jest mięciutki. Zresztą panowie mówili, że to jest handmade. Zresztą widzieliśmy, jak to kręcą. Pachnie ładnie, nie daje oleju. Jest taki dosyć odsączony. Nie ma tutaj takiej akcji jak w tym w Łodzi, że to jest taka w środku mięsna jakaś kula, jakaś taka. To jest dużo ciemniejsze, rzeczywiście czujesz, że jest wołowinę. Bardzo soczyste jest to mięso i od razu od pierwszego gryza miałem farsz. Naprawdę bardzo dobre. Ciasto bardzo delikatne, chrupiące, ale też mięciutkie. 25 zł, no jest to trochę małe. Jest to małe, trzeba przyznać, ale to się broni. Jakby do tej pory naprawdę większość rzeczy, mimo swoich cen, chociaż niektóre i tak są mniejsze niż na innych jarmarkach, broni się tu smak, ale czeburek jak najbardziej, nawet bym powiedział, chyba że do polecenia. Tylko droga, za 25 zł nie ma szans, że się tym najesz, ale jest naprawdę smaczne. Bardzo smaczne. No i chyba tyle ode mnie. A ty co powiedziałeś? Jesteśmy na tej drugiej części jarmarku, tutaj jak widzicie lodowisko. I słuchajcie, tu jest kilka takich białych budek i w każdej tak naprawdę jest to samo. Jest kiełbasa, jest pajda, jest oscypek. Dzień dobry. Dzień dobry. Poprosimy kiełbachę jedną. Tak. I co? I chyba tyle tutaj. Czy pajdę znowu jemy? Porównujemy pajdę? No, już porównajmy. To pajdę jeszcze. Okay. Mamy coś do picia bez alkoholu, ciepłego? Gorącą czekoladkę i czarną herbatkę. To herbatkę poproszę. To wino. To wino poproszę. Chcesz grzańca? Chcę. Zwykłego? Tak. I jeden z alkoholem też. Ja już widzę tą kiełbaskę. Maciupinka. Ja też rzuciłem okiem. Wyobraź sobie, że sam porcujesz tutaj musztardy i ketchup. Za co we Wrocławiu płaciliśmy jakieś chore pieniądze. 5 zł płaciliśmy chyba. I za kromkę chleba, no. Tutaj dwie kromeczki, kiełbaska, co prawda mała. Łopa.
Pajda tutaj, proszę Państwa, 20 zł, czyli tyle samo, ile na tym jarmarku głównym, tam przy Barbakanie po prostu. No wygląda inaczej, jest inny chlebek, ale ogórka jest solidnie, już mamy go w cenie, nie musimy się martwić, nie musimy samemu go sobie nakładać. Chociaż to było spoko, uważam, ale ta warstwa tego smaku jest taka dosyć, taka fajna treściwa się wydaje być, po prostu. W końcu czuję, że jem smalec. Tak? Przysięgam. Czuję smak smalcu, czuję skwarki, czuję cebulkę w nim. I jest naprawdę go solidna ilość tutaj. Ogórek też bardzo dobry. No i chlebek świeżutki. Mimo, że to też dostaliśmy ekspresowo, czyli już była chyba zrobiona, no to chlebek świeżuteńki. Najlepsza pajda w tym roku. Masz świeży chleb, masz dużo ogórka dobrego. Najlepsza. Będzie gadanie, że swoje miasto wychwalamy, wiadomo. Ale no, sorry, najlepsze. Grzańce po dwie dychy. I z alkoholem, i bez alkoholu. Ta sama cena. Przejdźmy do kiełbasy. 25 zł, dwie kromki chleba. Ketchup do oporu samemu się nakłada, musztarda tak samo. Sałatka jakaś tutaj z ogórka, plus jeszcze cebulka do tego. Naprawdę miło coś dostać obok tej kiełbasy, nie dopłacając za to, że zaraz ci robi 50, 60, 70 zł za tackę. Kiełbaska jest mała, trzeba to powiedzieć. Jest słabo przypieczona, trzeba to powiedzieć. Trzeba to zauważyć. Jak ta kiełba? Oj, ja już widzę. Pasztet w środku. Ja już widzę, no to będzie pasztet. No to jest, wiecie co to jest. O Jezu. Jeszcze ten. Jeszcze chrząska na start. To jest parówka po prostu, to nie jest kiełbasa. To jest zwykła parówa. To jest najzwyklejsza parówa w kształcie kiełbasy. Po prostu. Masakryczna. Cebulka smaczna, po prostu jak cebulka. No, tutaj filozofii nie ma. No, kiełbasa się nie nadaje do jedzenia według mnie. No to jest tak jakbyś zamówił parówę po prostu, a nie kiełbasę. Obrzydliwy serdel po prostu. Dam jej jeszcze jedną szansę, mimo że nie zanosi się tutaj na poprawę. Plus jeszcze przywitała mnie na samym starcie chrząstką. Jak wiecie, ja tego nie lubię. Nie, no znowu. Chrząstka? Totalna galereta, totalny pasztet, totalna paruwa. Tutaj rzeczywiście też jest największa ta kromka chleba, najgrubsza. W pierwszym kęsie już czuję w tym smalcu taki aromat mięsa. Czuć tutaj taką fajną wkładkę mięsną. Zdecydowanie jedna z lepszych. Najbardziej aromatyczny smalec. I rzeczywiście tą pajdę chce się dalej jeść. No i przede wszystkim niepożałowane tego ogórka, no bo za 8 zł, jak nam kazali płacić, i jeszcze były takie cieniutkie plasterki, że prawie ich nie było widać, no to rzeczywiście tam już było skąpstwo. No do tego to mnie nie przekonałeś kompletnie. Rzeczywiście jak ją przekroiłeś, od razu zauważyłem tą luźną konsystencję. Dla takiej kiełbasy jest tylko jeden ratunek. Mocno ją wysmażyć. Właśnie tak, żeby była krucha. Wtedy jak ona się tak wysuszy, no to będzie zjadliwa, ale w tej formie... O Jezu. Nie gadaj. To samo. Dwie nawet. A może i trzy? Myślałem, że serio trochę przesadzasz. Że to nie będzie taki serdelek, taki mięciutki. A to jest rzeczywiście jak taka parówa takich najniższych lotów. Półsurowa kiełbasa, która jeszcze w dodatku ma prawdopodobnie jakiś słaby skład. No bo jej konsystencja pozostawia wiele do życzenia. No niestety ta kiełbasa za 25 zł trochę mnie rozczarowała. Niestety. Dla mnie ten rynek jest takim fajnym elementem, ponieważ tutaj tak naprawdę wszystko się zaczęło. Tak naprawdę zaczęła się ta nasza przygoda. Jeszcze wtedy nie spodziewałem się, że tak to wszystko pofrunie. My o wszystkich jarmarkach nagrywamy teraz. Aj, to ja już wiem. Dzisiaj ostatni. Tak? Jak tam? W ogóle nie najgorzej, proszę mi wybaczyć. Tak wygląda naleśnik. Nutella i banan tu powinna być, ale widziałem, że Nutella i banan kosztuje 30 zł, a ja zapłaciłem 25 zł. Nie wiem, czy dostałem rabat, czy nie dostałem banana, bo bez banana widziałem, że kosztuje 25. Ale jest solidny, że to jest taki naleśnior, wiesz o co chodzi. Jeden i leżysz. A, leż banan. Dobre, no Nutella plus banan to jest takie połączenie, że to smakuje chyba każdemu. No chyba, że ktoś jest uczulony na banana, tak jak ja kiedyś, już nie jestem. Po prostu nagle zacząłem jeść banany znowu, już nic mi nie jest. Naleśnik jest suchy, kurde. Jest suchy, jest taki trochę papierowy, nie jest elastycznym, fajnym naleśniczkiem, lekko tłuściutkim, tak jak ja lubię, nie chrupnie. Jest wysuszony po prostu, kurczę. No szkoda, szkoda. W środku jest dużo tej Nutelli, dużo banana, więc ogólnie to jest wilgotne, ale sam naleśnik mógłby być bardziej, po prostu, może mniej wysmażony i minimalnie więcej tłuszczu. 25 zł. Jeszcze. To jest w ogóle coś takiego, że raczej podjesz tym. Bo sporo banana, to jest chyba cały banan z tego co widziałem. No i dużo Nutelli, ogromny naleśnik. Całkiem taka pozycja sycąca. Pamiętajcie, że królem opłacalności, jeśli chodziło o naleśniki, był chyba ten w barze Ara w Jastarni. O,
Coś mi się tam, jeszcze coś pamiętam, wiem, że on jest encyklopedią tych miejsc, ale jak powiedział o tym naleśniku i tej cenie, przypomniał mi się, ponieważ tamten również był takich sporych gabarytów. Ze mną zobaczycie się już na podsumowaniu, a tobie przekazuję naleśniczka. Skipujecie jak Wojek je, czy zostajecie ze mną? To widać już po samym cieście troszkę, że ono jest takie suchawe. W ogóle moim takim wielkim marzeniem zawsze było posiadanie tej maszyny do robienia tych naleśników. Naleśnikomat? Naleśnikomaker. No jak sobie zdałem sprawę, ile to miejsca tak naprawdę na chacie zajmuje, no to już mi się odwidziało, ale chętnie jednak takie coś bym chciał mieć, ponieważ lubię naleśniki i chciałbym takie wielkie naleśniki robić. To jest po prostu tutaj kwestia ciasta. Ogólnie w smaku, no co tu może być niedobrze? Jakbyśmy wymienili to ciasto na takie bardziej miękkie, no to ten bananek z czekoladką tutaj idealnie pasuje. No tylko to ciasto tak po prostu, ono bardziej przypomina taki chlebek jakiś taki turecki, coś takiego taka... Jak lawasz trochę. Lawasz troszkę taki. Myślałem, że naprawdę w Warszawie okaże się, że będzie najdrożej. Jest trochę inaczej niż myślałem. Tak jak widzieliście, niektóre pozycje są nawet tańsze niż w innych miastach, co mnie zszokowało. Poziom nadal jest taki, no kurde, ta kiełbasa do pominięcia, do wywalenia tak naprawdę. W ogóle nie do jedzenia według mnie. Naleśnik okej, no wszędzie można się doszukać jakichś wad, wiadomo, szczególnie jeśli patrzymy na cenę. Ale zjedliśmy też kilka dobrych rzeczy. Czeburek był bardzo dobry. Pierogi uważam, że też były smaczne, aczkolwiek no tutaj już trzeba na nie mieć trochę większy budżet, 4 zł za sztukę. Barszczyk dobry był i najtańszy barszczyk, wypiliśmy w Warszawie akurat, to też mnie zszokowało lekko. No i tak naprawdę to tyle. Wiem, że ominęliśmy parę jarmarków, wiem, że jesteście źli, szczególnie Bydgoszcz, tam wiem, że jakieś żale ma. Przyjedziemy do Bydgoszczy w przyszłym roku na dłużej, nagramy tam wszystko, co się da nagrać po prostu Bydgoszcz, obiecujemy wam to. Kurde, ja się cieszę, mam dosyć tych jarmarków, to ogólnie nie jest fajne. Inne miejsce do jedzenia. Za rok odpuszczamy na pewno. Może jakiś short, żeby sprawdzić, czy w ogóle po tych naszych filmach, które nie są dla nich zbytnio łaskawe, czy to w ogóle działa, czy to wiesz, jak to tam się sprawuje po prostu po czymś takim. No bo jednak, nie oszukujmy się, nagraliśmy 8 albo 9 takich, no dosyć mocnych najazdów na te jarmarki. Pokazaliśmy wam po prostu jak było, powiedzieliśmy wam co my myślimy na ten temat, no i tak wyszło. Subskrybujcie kanał, jutro albo pojutrze wjeżdża odcinek specjalny, świąteczny i tyle. Pa!